No dobra, jedziemy w takim razie z koksem. Musimy jakoś uniknąć tych przychlastów. Fajnie byłoby ich jakoś uniknąć i nie stracić punktów. My wkurwiają ci prefekci bez kitu. O, i zjebie, wypierdalaj tam. Już mnie wkurwiać zaczynasz. Aha. Robisz takie kółko. O kurwa. O kurwa. Ja pierdolę. Ja mogłem tam przejść. I'm sure there's someone sneaking around here. Bibliophile. Wypierdalaj, wypierdalaj, Potter, idź tam, idź tam, idź tam! Idź tam! Dobrze! Jezus Maria, ile ja się męczyłem z tą sekcją! Ja wam powiem tak. To było zdecydowanie za dużo. Za dużo razy. A, cutscenka. Okej. Dobra, więc tak. Generalnie za długo męczyłem się z tą sekcją. Nie będę tego ukrywał, ponieważ robiłem standardową zagrywkę, czyli cały czas, kiedy łapali mnie, wciskałem load state. Ja wiem, byłoby to śmiesznie, gdybym ciągle tracił punkty, ale ja nie chcę tracić tych punktów. Wystarczy, że już 3 razy straciłem w beznadziejny sposób te punkty i mam tego dosyć. Po prostu mam tego dosyć. Wolałem to zrobić trochę w inny sposób niż podejrzewalibyście. A teraz musimy dostać się na samą górę i znaleźć tą książkę, którą tak bardzo Hermiona pragnie. A mianowicie książkę odnośnie historii Hogwartu. Z tego co pamiętam. Ona chciała chyba książkę odnośnie historii Hogwartu. Tak więc specjalnie dla ciebie, Hermiona, ja się poświęcam i tracę punkty. Mogłabyś też ruszyć swoją. Dobra, nie będę tego komentował już, bo to jest naprawdę przegięka. Ja wiem, może czasami zbyt emocjonalnie do tego podchodzę, ale denerwuje mnie coś takiego, bo te postacie, kurde, myślą, że nie, no w sumie Harry to tak idzie sobie na pogawędkę, tak za darmo traci te punkty przez prefektów, no nie? To nie wiem, kurde, Hermiona, jak chcesz, to możemy się zamienić. Z chęcią ja sobie się popierdzielam i będę sobie w dormitorium spał, jak gdyby nigdy nic. A ty sobie potracisz trochę punktów. Co ty na to, Hermiona? Wzorowa uczennico jedna. Ciekawe, jakie wy mieliście wspomnienia z tym poziomem, co teraz robimy, czyli w bibliotece. Mam. I w ogóle napiszcie w komentarzach, jeżeli graliście w wersję PS2, czy również mieliście problem z tymi zasranymi prefektami. Bo ja obecnie to ja cierpię przez nich. I ja mam obawy, że więzień Azkabanu również mi skopie zadek, o ile oni są w więzieniu Azkabanu. Bo jeżeli są, to już mam przejebane w tym momencie. Nie! Co ty odjebałeś, Potter? Ja pierdziele, w końcu żeśmy tutaj doszli. Jezus Maria, ile ja się, kurde, musiałem tu nagimnastykować. Naprawdę, to jest przegięcie pały w tym momencie. Dlaczego, Harry, to zrobiłeś? Moglibyśmy już dawno tutaj stąd wyjść, ale nie, ty wolałeś spaść. No iść ty, kurde, Potter, z tobą. Dobra, co tu mamy w tych szafkach? No prawdopodobnie fasolki i właśnie kociołkowe pieguski, no nie? Tylko zastanawiam się, dlaczego one są takie brązowate zamiast niebieskie, ale mniejsza. Przejdźmy dalej zatem. O, co my tu mamy? Halo, halo, proszę państwa. Halo, halo, co to ma znaczyć? Nie możemy użyć miotła. Szkoda, kurde, bym sobie ułatwił trochę zadanie. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? O, stanowisko Hedwigi. Ciekawe, co to może oznaczać, nie? Ciekawe, co to może oznaczać. Hedwig!
Okej, okay, musimy przynieść przysmak Hedwigi. I ta piękna muzyka, która nam w tle towarzyszy, to jest coś po prostu pięknego, no nie? I mamy przysmak dla Hedwigi, tak więc idźmy zanieść jej to. Hedwiga! Papu do ciebie idzie! Papu do ciebie idzie! Ale ten fajny papu. No tam nawet już było widać tą... Nie skrzynkę, tylko książkę, kurde. Już nie potrafię skrzynki od książki odróżnić. To już wtedy jest źle. Jeżeli ja nie potrafię skrzynki od książki odróżnić, to w tym momencie mamy zdecydowany problem i chyba trzeba jakiegoś egzorcystę wołać albo DJ-a Palasajda. A wiecie, DJ-a Palasajda, żeby, wiecie, nagrał kolejny odcinek 6:30 i kolejnego youtubera, który został opętany. A youtubera mam na myśli oczywiście Muła. To było głupie. No to było jeszcze głupsze. A może by tak spróbować tędy pójść? No właśnie, kurde, a nie iść naokoło jak jakiś, kurde, przychlast. Ale cymbał ze mnie! Dokładnie tak, tak trzeba było to zrobić, tylko teraz Harry weź się złap, kurczę. Bo to, że przeciąłeś, to naprawdę dużo zrobiłeś, ale no możesz jeszcze więcej zrobić, nie oszukujmy się. Tak tylko ci podpowiadam, nie żeby coś. No dokładnie. Że też nie zrobiłem tego za pierwszym razem. Ciekawe czemu. Może dlatego, że kurde za bardzo raszuję? Nie wiem. Nie wiem, nie znam jeszcze odpowiedzi na te arcyważne pytanie. Z pewnością poznam i jestem bardzo ciekawy werdyktu, oj bardzo. No nie gadajcie, że ja to w tak łatwy sposób spierdoliłem. Dobra. Elegancko! Mamy to! Harry, podejdź i nie spierdol się stąd! No i tutaj mamy przedstawioną całą historię Hogwartu, no nie? Jest tutaj przypowieść o wszystkich czterech założycielach i ogólnie jak to mniej więcej w tym Hogwarcie to wygląda. No, tak więc możemy sobie zamknąć i wychodzimy. O, drzwiczki się otworzyły. Bardzo interesujące, prawda, że te drzwiczki się otworzyły? To wcale nie jest tak, że... Nie wiem, coś... Coś za łatwo nam poszło, powiem wam szczerze. Coś za łatwo nam poszło. Przejdźmy w takim razie tutaj. Co tutaj się będzie takiego ciekawego działo? O! Proszę państwa, a kogo my tu mamy? Mamy, kurde, konfrontację z biblioteczką. Ej, dobra, tutaj wielki plus dla wersji na PS2, bo wersja na PS1... ograniczała się tylko i wyłącznie do zabójczej pralki i kosiarek z Nory, no nie? A tutaj to chociaż mamy półkę na książki, która nas atakuje i to jest całkiem fajne. Może zaraz ją pokonamy. Byłoby fajnie, gdybyśmy ją pokonali. O! I widzicie? Już.
Książka sobie... Znaczy, półka na książki sobie zdechła, brzydko mówiąc. Aha, i teraz... Czy mogę tutaj na to wejść jeszcze raz? Poproszę jeszcze raz wejść na to. A, no tak. Zapomniałbym, że muszę to tam przeciągnąć. Okej. Tak więc muszę cofnąć się w takim razie. I lecimy w drugą stronę. Cofamy, 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 cofamy. Aha, źle ustawiłem tego klocka. Któż by się tego spodziewał? O, teraz będzie dobrze wstawiony klocek. Dokładnie tak. Wypad książki, bo ja tutaj muszę przejść dalej, jak widzicie zresztą. No i uwaga oczywiście na duchy, które będą nas atakować również, no bo jak żeby inaczej. Kurde, wy zjeby jedne, dajcie mi przejść dalej, no. O, tak, 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 tak. Wow. Coś jeszcze tutaj mamy. No nie, no kurde, dlaczego? Dlaczego? Ja wiem, że teraz większość z was pewnie czeka, żebym pojechał z komnatą Timings na PS2 i powiedzieć, że o Jezu, ale chujowa gra, bo mi nie idzie. Ale moi drodzy, mi nie idzie... Okej, po części nie idzie mi z tego względu, że czasami Harry po prostu ślizga się, jakby grał na lodzie. Ale tutaj w głównej mierze ja mam winę, dlatego że... Nie oszukujmy się, to ja trochę próbuję zraszować tę sekcję, bo myślę, że jestem speedrunnerem, a prawda jest taka, że muszę niestety kubeł zimnej wody na siebie wylać i zderzyć się z brutalną rzeczywistością, ponieważ nie jestem żadnym speedrunnerem, a chcę po prostu jak najszybciej się dostać, żeby już następną sekcję zacząć, wiecie o co chodzi. No i właśnie przez takie kurwa błędy muszę od nowa robić każdą następną sekcję. I po co mi to? I po co ja mam sobie tak wydłużać czas? Skup się, kuźwa mać. Chwila prawdy. Nie śpiesz się. No. Kurde, gdybyś mógł tak od razu zrobić. Bez kitu, nie? Dobra, co my będziemy mieli teraz tutaj? Ektoplazma. Aha! Będziemy mogli ektoplazmę jakoś zwalczyć. Dobrze! Podoba mi się to! Czyli zatem, skoro będziemy mogli pozbyć się ektoplazmy, to możemy zrobić coś takiego! Jej! Otóż nauczyliśmy się w ten oto sposób zaklęcia Skerch. A jak pamiętacie, zaklęcie Skerch uczyliśmy się w PC-towej komnacie tajemnic, ponieważ zaklęcie Skerch nie istniało w wersji na PS1. No cóż, peszek, jak to się mówi. Ja bardzo lubię to zaklęcie, bardzo jest fajne. I pomysłowe zresztą, jeżeli chodzi o tą ektoplazmę. Mogło równie dobrze to zupełnie inaczej wyglądać, tak nie żeby coś.
No i ektoplazma, tak. Ektoplazma została unicestwiona. Coś tutaj mamy. Zanim tu pójdziemy, zanim sobie pójdziemy w te rejony, a nie, w sumie możemy iść w te rejony. Dobra, no to idźmy w te rejony, ponieważ tu się chyba już cofnęliśmy. Tak, tutaj się cofnęliśmy już. No to możemy wyjść stąd, co nie? Teoretycznie tak. Coś mi tutaj śmierdzi, powiem wam szczerze. I nie, nie chodzi o... Nie chodzi o to, co sobie pomyśleliście. Ale coś mi, kurczę, pieczone tutaj śmierdzi, że... Coś żeśmy pominęli. Nie wiem czemu. A, panie kolego, jak teraz wrócimy? Nie no, wrócimy tak jak przyszliśmy. W sumie. Tylko kurwa Harry, błagam cię, nie rób takiego triku, że się spierdolisz na sam dół, nie? Bo wtedy normalnie cię sam ukatrupię. Możesz się spierdolić, jak będziesz bardzo blisko podłogi. Wtedy to tam już mniejsza, ale... W taki sposób proszę ze mną nie pogrywać. Dziękuję. Czyli według zadań powinniśmy teraz, no, wrócić do Hermiony. Okej. Możemy tak zrobić, możemy tak uczynić. Ale my tego nie zrobimy. Co, myśleliście, że ja tak łatwo się poddam? Chciałbym, kurczę pieczone, ruszyć jeszcze do... Chociaż nie. A może zrobimy tak, że damy to, no bo czy ja chcę, kurde, nie wiem, biegać po Hogwarcie nocą i spierdalać przed prefektami? No nie, nie widzi mi się to, w zupełności mi się to nie widzi. No nie, tak nie chcę też tego robić. Ale trzeba będzie tutaj zapisać, bo mam pewne obawy, że powrót będzie bardzo bolesny i bardzo ciężki dla mnie. A tego chyba nie chcę. Ja bym wolał chyba podziękować za taki powrót. O kurwa! Nie! Potter, co ty robisz? No dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Teraz zadajmy sobie pytanie, co ja źle takiego zrobiłem? No... Kurczę pieczone, no powiedzcie mi szczerze, co ja takiego źle zrobiłem? No tutaj nie byłem na przykład. O, to źle zrobiłem, bo mogłem tutaj podejść. I nawet musiałem tu podejść. No. No i jesteśmy z powrotem. Teraz przechodzimy dalej przez następne drzwi. A, i przy okazji można tutaj otworzyć jeszcze drugą parę drzwi, a nie tak jak w Harrych Potterach na PS1, że mamy podwójne drzwi, a tylko jedna strona się otwiera. Tak tylko chciałbym powiedzieć. No, i teraz jedziemy z koksem. Co możemy, to otwieramy, bo mamy tutaj tą całą ektoplazmę, więc zaklęciem Skerch możemy sobie bez problemu otworzyć tutaj wszystkie te dziury, wszelakie te pomieszczonka, no nie? I tak też zrobimy. Tak też właśnie, kurczę pieczone, zrobimy. I uwaga na duchy, bo duchy lubią bardzo... What's he doing in here? Looking for some fresh victims? Or is he running an errand for that mudblood Granger? Whatever it is, Crab, I think it's time to teach him a lesson. Aha, czyli przylazł tutaj już ten przygub ze swoimi troglodytami. Dobra, spoko, nie ma problemu. Mówisz masz, Malfoy, krzywe nogi jak srasz. Ja sobie tutaj będę dalej czyścił teren, jak to się mówi. O, i sobie będziemy mogli zaraz drzwiczki otworzyć pewnie, czemu by nie. Zastanawiam się jedno, czy tutaj jest jakiś secret, ale wątpię w to szczerze. Chociaż możemy teoretycznie zrobić jedną rzecz, a mianowicie użyć sobie zaklęcia Lumos. Dokładnie, i Lumos bym sobie póki co wstawił w miejsce Defindo.
Bo wiecie, Lumosem możemy sobie rozświetlić tutaj wszelakie pomieszczonka, wszelakie ściany. I okazałoby się na przykład, że nie wiem, która ściana byłaby tajemnicza i mielibyśmy raptem secret, no nie? No i kolejna. Aha. Gościa mamy. Chciałem powiedzieć, że kolejna sztaba się tutaj sunęła. O! Patrzcie, kogo tu mamy. Patrzcie, kurde, na ten pojedynek. No to musi się udać. Co on tak odbija? Ty przygłupie! Ej, on jest naprawdę dobry w tym momencie. Co jest grane? Dobra, zamknij mordę już. No ja też dostałem. Ale śmieszne. Uhuhu. Boki zrywać. O, znowu dostałem. Cztery do zera, ja pierdzielę, ale byliśmy już blisko. Dam radę, nie poddaję się. Chociaż jest to już naprawdę, ten ping-pong jest bardzo męczący. To jest coś, co przestało mi się już podobać. Ale no kurde, dam radę, ja się nie mam zamiaru poddawać. Nie ma takiej opcji. Co za frajer. Dobra, ja też jestem frajer, bo mamy 7-7. O kurde! Kurde! Trzy do jednego. Dobra, moi drodzy. Jedziemy z koksem. Jeden do jednego jest. O nie! Dobrze. Się udało uniknąć w ostatniej chwili. Ha!
Nie! Kurde, no, byłem tak blisko! On tak chamsko odbił. Moi drodzy, jest gitara. Jest gitara. Patrzcie, on ma już tylko 2 punkty zdrowia. Ja wiem, że mój znak wodny to zasłania, ale musicie mi uwierzyć, że on już dostaje w dupę w tym momencie. Krab dostaje w dupę w końcu. I ja trochę też. Jakby ktoś się pytał, jest remis 2-2. I ogólnie, no grubo będzie teraz. Dobra, 2-1. Nie spierdol teraz tego, Harry. W sumie, no i ja też nie powinienem tego spierdolić. No! No i gitara, zapisałem sobie teraz w tym momencie, no bo kurde, no takie progresy to trzeba aż zapisywać. I otwieramy sobie następne drzwi, ponieważ podejrzewam, że to jeszcze nie koniec moich perypetii z bawieniem się w ping-ponga. Bo podejrzewam właśnie w tym momencie, że za niedługo będziemy z Goylem, kurde, trenowali ping-ponga znowuż. No niestety, jak to się mówi, są rzeczy, na które wpływu nie będziemy mieli. No, to akurat poszło żałośnie łatwo teraz. Ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że ja jakby poszedłem się troszeczkę odpocząć, a tak naprawdę to poszedłem sobie szybki prysznic wziąć i ochłonąć troszeczkę i ogarnąć sobie między innymi jakąś taktykę na to. I tutaj weźmiemy sobie po prostu Defindo na kwadracik. Bo warto przeciąć jakby to, co tutaj mamy, no nie? I kurde, pierdzielone duchy zasrane. Wciśnij ten przycisk. I elegancko. O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Tutaj sprawdzam, czy się wszystko dobrze nagrywa. Ten sobie tutaj przygłup idzie. No i zajebiście. No to teraz tak, skoro już jesteśmy na takim punkcie, to myślę, że za chwileczkę, no, w sumie, możemy cięcie zrobić. No dobra, jestem z powrotem. I teraz finałowy pojedynek. Dobra, easy. Co za kurde głąby, bez kitu, nie? No, i możemy sobie teraz wyjść. Co za kurde kasztany jedne. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Już możemy w końcu opuścić te miejsce. Po tylu kurde próbach, po tylu męczarniach. W końcu, w sumie to nawet sobie tutaj zapiszę. Czemu nie? Jakby miałoby mi się coś wydarzyć, jakby mi się gra miała skraszować, to przy okazji mam już zapisane. Ja pierdzielę. Miałem w planach tyle jeszcze rzeczy dzisiaj zrobić, ale nie, po prostu nie. Dzisiaj na tym zakończymy i sobie po prostu jutro nagram kolejną sesję, gdzie już więcej rzeczy zrobię i mam nadzieję, że nie będzie tego cholernego ping-ponga, bo naprawdę ze wszystkich rzeczy to jest chyba moja najmniej ulubiona już rzecz w tym momencie. Mimo, że mechanika jest tego całkiem fajna, to jednak ten ping-pong po prostu, no, zrył mi psychę w tym momencie, autentycznie. Nic tak bardziej mi nie zryło psychiki jak ten ping-pong zasrany. Szkoda tylko, że nie w tą stronę, Harry, ale to tam już mniejsza.
Tutaj żadnego przejścia nie ma. Przynajmniej nie widziałem takiego przejścia. Dobra. X i przesuwamy. Lecimy. Let's go. A nie. Możemy tylko teraz do tyłu cofnąć. To zróbmy tak. O. 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 I pchamy do przodu. Aha! Myślałem, że tutaj jest jakaś szpara. To niezła szpara w takim razie. Dobra. Jedną sztabę żeśmy sobie odblokowali. I teraz drugą sztabę trzeba sobie odblokować. A raczej blokadę. No, sztaba, blokada, wiecie o co chodzi, no nie? No, i drzwi w końcu będziemy mieli otwarte. Ja w razie co sobie tutaj zapiszę, bo ja nie wiem, co mnie czeka za tymi drzwiami. Ja wolałbym wiedzieć, co mnie czeka. Dokładnie tak. Chcę wiedzieć, co mnie czeka i mam nadzieję, że... nie będzie to jakaś przykra niespodzianka. I jeszcze na drugi slocik sobie zapiszemy. Ale tutaj będziemy za niedługo kończyć. O Jezu, tak. Chcę nadpisać. Mamy tutaj przejście, widzę. Oho, i znowu jakaś nowa sekcja nam się ładuje. Jestem ciekaw, co to może być. O-o! Chyba byliśmy blisko złapania, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy bezpieczni. W końcu zakończymy sobie tę sesję. Nie, ja mam po prostu dzisiaj serdecznie dosyć tej gry. Muszę sobie odpocząć, kurde. Przespać się z... Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ta seria podoba, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli, a na Facebooku oraz na Discordzie integruję się z wami, jak i informuję was, czy będzie danego dnia stream, czy będzie danego dnia odcinek, co tam się u mnie dzieje i tak dalej. No i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. I nagrywałem to 15 maja o godzinie 21:17. Na razie i cześć.